W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w samej gierce można odblokować skórki dla Crasha i Coco dzięki zdobywaniu właśnie klejnotów i robiąc różne zadania, ale myślę, że to jest tak na tyle bardzo oczywista ciekawostka, że nie wiem w ogóle po co o niej wspominam. Albo to, że skórki dla Crasha i Coco o nazwie Marpus Erectus i Sirius Upgrade będą czasowo ekskluzywne dla posiadaczy wersji na PS4, przynajmniej do grudnia 31, 2021 roku. To też jest taka kolejna ciekawostka. A teraz jesteśmy na wybrzeżach, nie? Kurde, to mi się w ogóle kojarzy z mapką Crash Cove z Crasha Team Racing. Chciałem przez chwilę powiedzieć Nitro Fueled, chociaż i Nitro Fueled, i zwykłego Crasha Team Racing. Ale mega mi się to podoba, nie? Że takie poziomy również pirackie się tutaj pojawiają. To jest w ogóle nowość w serii Crasha. I tak zanim ktokolwiek mi powie, że poziomy pirackie istniały w takim chociażby Crashu Tag Team Racing, Crasha Tag Team Racing ja nie liczę. Okej? Okej. Mam nadzieję, że mamy sobie to wyjaśnione. Dla mnie ta gra jakby się nie liczy. Szczerze. Nie to, że mam jakiś problem do Crasha Team Racing, ale po prostu Crash Tag Team Racing. Kiedyś bardzo lubiłem tę gierkę, teraz dla mnie jest ona takim trochę średniakiem, szczerze. No, każdy ma prawo zmienić opinię na temat danej gry. Przeciwnikami tutaj właśnie będą szczury oraz ośmiornice, co zresztą możecie zobaczyć, więc. No, nie są to na pewno łatwi przeciwnicy. To już wam mogę tu i teraz powiedzieć. O, i kolejna kaseta retrospekcyjna do kolekcji. Już trzecia. Wiem, że to są taśmy, ale ja na to lubię mówić kasety, no bo to jest dosłownie kaseta. Nie no, ta mechanika mi się bardzo podoba. Zresztą to był jeden z tych pierwszych poziomów na trailerze, z tego co dobrze pamiętam. Kurde, najgorzej. Ominąłem skrzynkę. Oj, będę miał gdzie wracać. Oj, będę miał gdzie wracać. Nawet sporo skrzynek ominąłem. Ale teraz to nawet nie robię celowo. Po prostu nie ogarnąłem troszeczkę. Uwielbiam te reakcje Crasha pod wiecie, takim znakiem zapytania i wykrzyknikiem. Lubię po prostu coś takiego. Już 72 skrzynki, a my dopiero jakby niedawno poziom zaczęliśmy. Zobaczcie, jakie te poziomy są, niektóre krótkie, nie? Ale to spokojnie, to jest dopiero początek gierki, więc tu jeszcze zdążycie się przekonać o długości poziomów. A uwierzcie mi, są poziomy, które są bardzo długie. Oj, bardzo długie. Ja nie będę nawet wskazywał palcami, co to są za poziomy, ale myślę, że kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. O Jezu. Dobra, walić w sumie to. Już i tak nie zrobię 100%, więc skupmy się może na samym przejściu poziomu i szukaniu tych ukrytych klejnotów. A raczej ukrytego klejnota. I staraniu się nie zginąć, to wtedy będzie sukces. To wtedy będę mógł powiedzieć, że będę musiał tylko tutaj po skrzynki wrócić. Więc skupmy się teraz może na jednym, czyli po prostu przejdźmy sam w sobie poziom. Checkpoint! Dobrze! Myślałem, że uda mi się zrobić coś takiego jak w Insane Trilogy i nie tylko w sumie. Bo wiem, że taki glitch istnieje, że możesz po prostu trochę zmanipulować ten wybuch nitro i od razu sobie zdobyć życie. Że w sensie nitro wybuchnie, a ty sobie będziesz mógł dalej żyć, ale
Najwidoczniej tutaj nie jest to możliwe, więc nawet nie będę już próbował. Chociaż trochę szkoda mi jest tego życia, no ale dobra, trudno się mówi. Jak nie można, to nie można. To skoro pomidor nie robisz 100%, to po co wchodzisz do tych rund bonusowych? Pewnie się ktoś z was zapyta. Anoż dlatego, żeby zdobyć owoce łampa, żeby mieć klejnoty za te owoce łampa. Żeby zdobyć te 80% klejnotów. Owoców łampa. Chociaż nie wiem, czy mi się teraz uda, bo wydaje mi się, że tutaj zaraz będzie końcówka poziomu, więc... musiałbym naprawdę teraz za każdym razem zbierać te owoce łampa. Szczerze powiedziawszy. W ogóle ciekaw jestem, gdzie jest ukryty klejnot. Chyba w tę stronę się szło, co nie? Bo tak widzę, że tutaj jest taka jedna platforma, która trochę zbyt tajemnicza jest. Tia. Ej, ale ciekawa znajdźka w takiej skrzynce. Po skarbach. Znaczy, skrzynce, która ma być tą skrzynką, gdzie powinien być skarb. O. Bo to zdanie w ogóle nie miało sensu trochę, które przed chwilą wypowiedziałem. Ale dobra. Lecimy dalej. Nie giń w głupi sposób. Dobra, tam mamy końcówkę poziomu. Staraj się nie ginąć. Staraj się nie ginąć, staraj się nie ginąć, staraj się nie ginąć. Kurde, ale nie będziemy mieli tych. Nie będziemy mieli klejnocika za 80%. Fuck. Chyba, że... tutaj coś będzie. Dobra, jest. Yes! To nam bardzo dobrze poszło. To ja jestem zadowolony z tego wyniku. Dobra. Zef łupów mamy, powiedzmy, zrobione na 100%, chociaż no to jest takie trochę średnie 100%. To teraz możemy zrobić hak, lina i kotwica. I jak widzicie, tutaj mamy nową tajemniczą postać, która jest obok tego napisu. I myślę, że każdy z nas jest ciekawy, kto to jest, więc może w ogóle zobaczmy, jakie mamy skórki dla Crasha na chwilę obecną. Na 102. Marspus Erectus. Niezłe wzmocnienia. Gracz wyborowy. I o kurcze. No, możemy być kurczakiem, ale nie. My sobie zostawiamy na razie normalnego Crasha. I lecimy z tym poziomem. Haklinka i kotwica. Teraz chyba już wiecie, o co mi chodzi, co nie? Yeah.
guys, I'm coming! No to zaczynamy sobie, kurde, kolejny piracki poziom. Tym razem nową postacią, której tożsamości jeszcze nie znamy. Jeszcze. Ale niedługo myślę, że poznamy. Ale jak widzicie, ta tajemnicza postać ma nową cechę, mianowicie kiedy wciśniemy R2, to może haczykiem atakować. Co jest dosyć istotne, bo dzięki temu będziemy mieli łatwą możliwość w pokonaniu przeciwników. I nie będzie czegoś takiego, że po prostu przeciwnicy nas w jakiś chamski sposób pokonają. Bo jak już to przez własną głupotę, co jedynie możemy w gówniany sposób przejść dany poziom. Ale kolejną ciekawostką jest to, że odnośnie skinów, to właśnie wyczytałem informację sobie przed chwilą w trakcie, kiedy tutaj czekaliśmy na rozpoczęcie poziomu, że skin na 102 jest ekskluzywnym skinem dla posiadaczy cyfrowej kopii tej gry. Czyli po prostu ci, co mają pudełkową kopię gry, z tego co wiem, chyba nie mają tego skina, bo to jest ekskluzywne dla tych, co cyfrowo kupili gierkę. Czyli w tym wypadku ja. Ale myślę, że nie ma tutaj jakby zbyt wielkiej straty. Dobra, Klejnot się zapisał, więc easy. Dobra. Ale mnie ominął śmietnik. Ogólnie również, jeżeli chodzi o kolejną taką ciekawostkę, to jest to, że skiny Retro Crasha, w sensie Retro Crash się pojawia tutaj jako skin. I chyba nawet Retro Coco, z tego co się orientuję, więc... Więc generalnie, no, retro skiny również się pojawiają, co jest mega fajne. To właśnie chciałem powiedzieć i kurde, nie wiem dlaczego się tak zaplątałem dziwnie. Muszę jakby troszeczkę wolniej mówić, ale spokojniej. Tak jak teraz na przykład mówię, bo teraz to przynajmniej ktoś mnie może zrozumieć, a przez to, że mówię czasami za szybko, to... No, nie zdziwię się, jeżeli ktoś ma trudności ze zrozumieniem, o co mi czasami chodzi. 57 na 100, czyli już mamy ponad połowę skrzynek zebranych. Okej. To jest fajny wynik. W sumie tak czy siak życie nadrobiliśmy sobie, więc... Więc jest dobrze. Tam coś jest? Nie. Przez chwilę mi się wydawało, że tam coś było, nie? W sumie jak nam tak dobrze idzie, to może tu się uda zrobić takie 100%. Fajnie by było. Myśmy mieli od razu wszystko zebrane. Oczywiście nie muszę mówić, że te platformy wodne z czaszką oznaczają to, że te jakby... Są czasowymi platformami, czyli po prostu mogą zaraz się zanurzyć w dół. I może być generalnie trochę przesrane, lekko mówiąc. Lekko i łagodnie mówiąc w sumie. Dobrze! Czemu on w ogóle ma gacie tutaj? Podciągnij spodnie... A nie, dobra, ty masz dziurę w spodniach.